Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj ci, którzy lubią krótkie tygodniówki, powinni być zadowoleni, dlatego że nie mamy zbyt wiele urządzeń. Taki tydzień był po prostu. Tak, chociaż tak naprawdę no, były fajne premiery. Co na początek? Od czego byśmy zaczęli? Dwa honory. Honory, dobra, dwa honory. Z, można powiedzieć, różnych półek, przy czym ten jeden to jest w zasadzie trochę taki już prawie że znany, można powiedzieć. Ten X9B bardzo przypomina Honora X50. Oczywiście są różnice, natomiast tak w ogólnym zarysie nie, to jest w zasadzie prawie że to samo. Mamy Snapdragona 6, bateryjka fajna jest, bo jest 5800 mAh i to jest sympatyczne. Co prawda, z kolei ładowanie 35-watowe, ale dalibóg, ja bym się tutaj nie przejmował jakoś bardzo mocno. Są tacy, którzy są zwolennikami w ogóle ładowania 5 watami nadal zamiast szybkich ładowarek, bo uważają, że to wykańcza baterię. Nie mam zdania, dlatego że nie zdarzyło mi się wykończyć szybciej baterii z ładowarką, jakby o wyższym watażu, o wyższej mocy. Także nie wiem. A tutaj jest 35 W i to też nie jest najgorzej. Jest AMOLEDowy wyświetlacz, co jest bardzo fajne, prawie 7 cali, 6,678. Ten wyświetlacz i o nietypowej dosyć rozdzielczości, jak na smartfona, bo to jest 1200 na 2652. I 120 Hz odświeżanie, które też jest bardzo fajne. Tak, fotograficznie trochę biedniej jest, nie? No, jest biednie, to znaczy jest główny aparat, który powinien ucieszyć tych, którzy odchcą proste zdjęcia robić przy dobrych warunkach oświetleniowych. Tam jest 108 megapikseli, ale towarzyszy mu rzeczywiście tylko piątka do zdjęć szerokokątnych i marna dwójeczka do zdjęć makro, a z przodu 16 megapikseli ma. Także no, szału wielkiego nie ma. Natomiast wygląda na to, że ten telefon jest przeznaczony tylko na jakieś tam wybrane rynki, bo bodajże w Emiratach Arabskich się pojawił. Także niekoniecznie w ogóle do nas dotrze, no bo tak naprawdę on jest bardzo podobny do kilku innych znanych konstrukcji Honora, bo i trochę tak mi przypomina tego Lighta, który jest u nas dostępny, szczególnie tymi aparatami. Także coś podobnego i tak znajdziemy. Drugi Honor natomiast to jest Play 8T i to jest Honor oparty o Dimensity 6080. Tu już mamy IPS-owy wyświetlaczek. Jak spojrzycie na design, to on jest stosunkowo podobny, nie wiem, do nowych na przykład, tak, z dwoma kółkami fotograficznymi z tyłu. Z przodu mamy dziurkę w ekranie z kolei, na szczęście nie ma notcha. 6,8 cala, Full HD z plusem i 90 Hz odświeżanie. Jeśli chodzi o aparaty, to jest jeszcze biedniej, bo jest 50 plus 2 z tyłu i z przodu mamy 8 megapikseli. Też powinien w miarę fajne zdjęcia robić, ale nie nastawiajmy się na jakiś szał fotograficzny po prostu. To jest tani telefon. Pamiętajmy o tym, że to jest tani telefon, a tak naprawdę on już był znany jako prawie że Honor 50 Plus, bo też są różnice, ale znowu nie aż tyle, żeby było o co kruszyć kopię, bo technicznie to jest bardzo podobna konstrukcja i cenowo też, bo tam jest w granicach 1300 juanów, czyli to na nasze tam jest od 630 za tą tańszą wersję pamięciową po 750 Zico. Mówiąc tańsza, to myślę 8256, droższa jest 12256, czyli całkiem nieźle te pamięci wyglądają w sumie. Tak, jeżeli chodzi o pamięć, jest bardzo dobrze, bo 8-12, jeśli chodzi o RAM, to jest dobrze. Jest dobrze. 256 własnej jakby plus jeszcze możliwość dołożenia microSD, to jest całkiem fajne. Podobnie zresztą tutaj bateria, tutaj też mamy 6000 mAh, też 35-watowe ładowanie i to jest również bardzo dobra informacja dla tych, którzy chcą stosunkowo niedrogi telefon, mówię stosunkowo, bo on nadal bardzo tani nie jest. No Z tym, dokładnie. że no, te też w naszej wersji europejskiej, bo to jest wersja na Chiny, Play 8T to jest smartfon na Chiny po U prostu. nas to by była gdzieś tak półka w okolicach 1300 zł i no tu już jednak no jest jakiś wybór i wydaje mi się, że gdyby tak kosztował, to ten telefon nie byłby pierwszym wyborem. No, tak mi się wydaje. Jest jeden ładny kolor, mi się ten błękitny Tak. podoba, taki z maziajami śmiesznymi, które wyglądają, nie wiem, jak No tak, wiatr graficzny pociągnięcia ujęty. takim, albo ciężko to opisać. Musicie. Jakieś takie pociągnięcia pędzla dosyć długie w różne strony, takie z obłe linie po prostu.
Dokładnie. Mówię, to trochę tak czasem na prymitywnych obrazkach się wiatr rysuje, że tak. Ładnie to wygląda, no to jest błękitne do jasno-błękitnego, nawet z takim poblaskiem różowym ładnie wygląda na rendera. Diabli wiedzą, jak wygląda w rzeczywistości, ale to jest całkiem fajne. A propos prymitywnych rzeczy, to mi się od razu skojarzyło z nowym smartfonem Meizu. Bardzo prymitywnie Meizu podeszło do tego, moim zdaniem. Zaprezentowali nowy smartfon Meizu 20 Classic. Nowość tego smartfona polega na tym, że zmienili mu kolory i powiększyli pamięć, a tak naprawdę to jest doskonale znany już od dawna model Meizu 20. Wiesz co, ja myślę, że oni przeszli na podobny model jak Sony po prostu, żeby istnieć nadal na chińskim rynku, bo to jest wyłącznie chyba w tej chwili chiński rynek, No. żeby tam coś od czasu do czasu wrzucać jak najmniejszym kosztem, a tak naprawdę zarabiać na innych rzeczach po prostu. Dokładnie, na innych rzeczach. Musicie wiedzieć, że od jakiegoś czasu Meizu należy do samochodowego koncernu Geely, który tłucze elektryki, napęczki, tam jest bardzo popularnym producentem w Chinach. No i telefon to im jest potrzebny po prostu. No telefon do czego im jest potrzebny, moi drodzy? No do integracji z samochodem. Ten FlyMOS, który tam pracuje w telefonach Meizu, również jest teraz adoptowany przez Geely do samochodów. No i to wydaje mi się, że to będzie na zasadzie takiej, dobra, róbmy te telefony, bo będziemy je pewnie dodawać gratis do samochodów. Tak przeczuwam, oczywiście nie dam sobie ręki za to uciąć, bo może bym nie miał ręki za jakiś czas. Natomiast no tak to wyczułam, że to tak będzie i tak Jacek słusznie powiedział, że to jest takie robienie smartfonów, bo wypada je robić, a nóż się do czegoś przydadzą. No i tu jakby to się trochę klei. Natomiast no, w przypadku Meizu 20 Classic mamy typowy recykling znanego już modelu. Nie wiem po co to zrobili, ale widocznie po to, żeby ktoś o nich napisał. Natomiast jeżeli z kolei chodzi, by the way, o elektryczne samochody, bardzo wam polecam. Nie wiem, czy swego czasu oglądaliście na YouTubie wielkie wyrakowiska chińskich rowerów. Hałdy rowerów po prostu. Tak, w tej chwili są wielkie wyrakowiska chińskich elektryków, które nawet nie przejechały kilkunastu kilometrów. Ale to niedobrze o tym mówić, nie? Niedobre o tym mówić, nie? Nie, Jak ale warto sobie zobaczyć i warto posłuchać kogoś mądrego, kto komentuje, mówiąc, dlaczego te elektryki w Chinach stoją i nie wchodzą w ogóle na rynek. no. Brak mi troszeczkę słów. Dzisiaj Kolumna właśnie wokół. słyszałem na dole, że jakaś taka dziwnie spóźniona inicjatywa z wysłaniem do Trybunału Konstytucyjnego zapytania, jak to jest z tym zakazem u nas jeżdżenia z samochodami spalinowymi. Ciekaw jestem, powiem szczerze, jak to będzie i czym będziemy za kilka lat Wiesz jeździć. co, to jest paranoja, to jest chore i tyle, i czyniam po prostu wywody wszystkich, kurczę, Electric Vehicle Evangelistów, jak ja to ich nazywam, bo to jest po prostu czystej wody fanatyzm według mnie i nie, sorry. Znaczy, wiesz co, tutaj Nie statystyka przekona to pobije. tego. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem produkcji elektrycznych samochodów i uważa, że ludzie, którzy w tej chwili mają nawet po trzy samochody, niech po jednym samochodzie ma każdy, kto ma teraz samochód, nie wystarczy po prostu nam zasobów naturalnych. No Tyle. dokładnie, To wiesz. jest wszystko. To jest czysta statystyka, moi drodzy. Nie, a poza tym, no. Sprawdźcie, ile potrzeba na pojedynczą baterię jakby ogniw w No to. samochodzie elektrycznym. Sprawdźcie, jakie jest roczne wydobycie na przykład metali ziem rzadkich. To nie są co prawda dane, które są łatwo Obudzimy się dostępne, ale ręką w daje nocy. się do nich dotrzeć. Obudzimy się ręką w nocniku. Mnie wkurza jeszcze coś innego, bo bardzo często widzę te samochody elektryczne, które są zlumowane po byle drobnej sztuczce. No gdzie tu ekologia? Ja jak skasuję swojego diesla, to idę na szrot, kupuję maskę, kupuję błotniki, przekładam i tłukę ten samochód do upadłego. I wiecie co? Będę go tłukł do upadłego, bo dopóki on jeździ, jest sprawny, daje się naprawić względnie tanio, to po co mam zmieniać go na coś nowocześniejszego, co się tylko... Mało tego, nie emituje spalin jakoś No. strasznie dużo, emituje głównie Żeby dwutlenek węgla i sprawnie. wodę. Tamtych węglowodorów lotnych jest po prostu ilość śladowa w tej chwili. A już benzyniak z potlenkiem cebuli, czyli z LPG, to już w ogóle. Ja mam kilka samochodów, mam też nowoczesny samochód, który mnie niezmiernie wkurza, bo tam żyję własnym życiem. On nie pojedzie, bo się przepaliła żarówka. Sorry, no, to zmierza donikąd. A to nie jest samochód elektryczny, też to nie do końca ma wspólnego z ekologią, bo to co Jacek powiedział, hałdy samochodów leżą w Chinach, we Francji
Mnóstwo Nie, słuchaj, telefonów. to nie są. One tam ładnie, równiutko stoją No poustawiane. Co tak. prawda stoją i rdzewieją, chociaż właściwie plastik nie rdzewieje aż tak bardzo. Rdzewieją części metalowe, tak? Tak. Ale stoją i rdzewieją. Jak zobaczycie, jakie to są połacie, to po Słuchajcie, prostu czacha dymi we po prostu. Francji hałdy samochodów, które miały być w carsharingu i nie jeżdżą, leżą. To chyba lepiej mieć starego chrupka, który jeździ, który ma 30 lat i nadal jeździ, jeszcze będzie kolejne 30 jeździł, jak się postaramy, bo to jest dopiero ekologia. Ja nie zaśmiecę co 5 lat prawie sprawnym samochodem z łomowiska, tylko będę nim jeździł, no. A nie Ale to jest jakiś taki odwracanie wzroku, słuchaj, elektryk. od wielkich koncernów. To jest odwracanie wzroku od tych, którzy rzeczywiście Tak, nastrują, od Mazda. koncernów jedzeniowych, od koncernów farmaceutycznych, od Weź go. koncernów wydobywających ropę i gaz, które zapitalają po Bo prostu ze spalinami w atmosferę. zaraz nas tu w komentarzach nazwią konfiarzami bardzo krzywdząco, ale nie. Nie, ja po prostu jeżdżę samochody i Ależ powiem. to mnie nie tyka, słuchajcie, sorry, ale. A mnie to tyka, bo dla mnie to jest obraza, no ale okej. Lubię samochody i uważam, że elektryczne są ślepą uliczką. One są genialne do miasta. Sam takim jeździł, gdybym go miał gdzie ładować, ale na moje Do nieszczęście. miasta to jest świetna rzecz, jako Genialne. pomocnicza rzecz dla Idealne. komunikacji wiejskiej, to by było po prostu cudowne. No, tylko, że no niestety nie w polskich warunkach, nie przy polskich zarobkach. Adaś, ale to wiesz co, do takich miast, co ty byś nie lubił, bo to do takich miast, gdzie przynajmniej centrum jest wolne rzeczywiście od ruchu, No tak, ale to wiesz, tam by trzeba były się zapędzić. genialne. Tak, Natomiast ale się. jeżdżenie tym po Warszawie, po Łodzi, sorry, ale. No, ale się zapędziłeś, bo przeważnie te miasta, co mają centrum wyłączone z ruchu samochodowego, mają taki fajny wynalazek. Wiesz, metro się nazywa. U nas o tym zdaje się zapomnieli. No, przepraszam, No ale mamy dwie linie metra na u cały nas się robi kraj co się robi. i no sorry, ja bym bardzo chętnie korzystał z metrem, bo uwielbiam jeździć metrem, nawet po Warszawie bardzo fajnie się tym jeździ. I wiesz. Niedługo w Łodzi będziesz miał prawie metro, prawie. Jasne. Niech oni to skończą. Najpierw bez zawalania połowy miasta. Ale wiecie, ja do Warszawy, wiesz, jeżdżę średnio, no przynajmniej raz w tygodniu jestem w Warszawie i bardzo chętnie poruszam się metrem. W ogóle nie jeżdżę samochodem do Warszawy, chociaż uwielbiam samochody i uwielbiam nimi jeździć. Ale wiecie dlaczego? Bo to jest po prostu wygodniejsze. I tu jest klucz. Powinni dawać rzeczy wygodniejsze niż samochód, wtedy ludzie sami by samochody spalinowe porzucili. A na razie dostaliśmy. No. Dobra, wróćmy do telefonów, bo się kurczę, mówię, zaraz tutaj zlecą nam te różne Wróćmy. listy i. Słuchaj, jak wspomnieliśmy o chińskim Meizu, to jeszcze wspomnijmy o chińskim Vivo, to jest i33T. I co prawda mieliśmy już jedno i33T i nawet ono trafiło na niektóre europejskie rynki, ale było indyjskie, bo to w Indiach była premiera. Teraz mamy drugie i33T, które tak naprawdę jest i17S, bo i17 jest na europejskich rynkach. I to i33T, które jest na rynek chiński, to jest i17S, które jest dostępne na naszych rynkach. Rozumiecie? Nadążyliście? Specyfikacja jest identyczna, wszystko jest identyczne. Dlaczego nie można zachować symboli? Bo jesteśmy Chińczykami. Wiesz co, teraz proponuję ci, którzy nie nadążyli, niech sobie jeszcze raz otworzą w zwolnionym tempie to, co Jacek powiedział, bo Jacek doskonale to wszystko wyjaśnił. Natomiast to jest zamotane, po prostu zakręcone jak domek ślimaka. I tak samo jest zakręcona w zasadzie premiera, którą nazwałbym premierą tygodnia, bo poznaliśmy dwa nowe smartfony w dodatku składane, a tak naprawdę jeden nowy smartfon. Słuchaj, ja tam nie znalazłem żadnych Nie, różnic. nie, są Okej, tak. różnice. Ja już ci powiem, jakie są różnice. No dalej. Bardzo istotne. Otóż mówimy o składanym OnePlus Open i Oppo Find N3. I one się różnią. Otóż ten pierwszy występuje w dwóch kolorach, zielonym i czarnym. Natomiast w przypadku Oppo mamy jeszcze do wyboru na przykład piękną czerwień i kolor złoty. Na różne rynki one trafią i to jest bardzo kluczowa różnica, bo na przykład OnePlusa w kolorze złotym nie będzie. Pamiętajcie. Tak naprawdę OnePlus u nas będzie zielony. Dla mnie ta premiera była mega dziwna, ponieważ, no nie będę ukrywał, tak? Byliśmy na spotkaniu z OnePlusem, mogliśmy ten telefon sobie obejrzeć, fotografować. Materiał macie podlinkowany, sobie obejrzyjcie osobno, ale mieliśmy embargo, tak? Nie mogliśmy opublikować tego wczoraj przed 17, ale Chińczycy puścili od rana, tam oczywiście to było po południu, późnym popołudniem ich czasu, ale naszego czasu to było od rana, już leciała premiera nowego Oppo, który jest identyczny i nikt tego nie ukrywał i to było wiadomo już od dawna. Więc tak naprawdę po co było ukrywać specyfikację OnePlusa, skoro, no dobra, można było ukryć cenę, tak? Bo cena faktycznie została ogłoszona o tej 17, no ale litości, naprawdę, naprawdę.
Kolejnym nonsensem było to, że mogłem obejrzeć tego OnePlusa w kolorze czarnym, ale nie mogłem zrobić wam zdjęcia i pokazać tego telefonu, jak wygląda w czerni, ponieważ czarnego u nas nie będzie. Będzie tylko zielony, wykończony szkłem, czyli moim zdaniem skromnym, ten mniej praktyczny, bo szkło się tłucze i palcuje. Natomiast ten czarny A jest wykończony. czarny na stany idzie? Wiesz co, powiem ci tak, straciłem ochotę pytania dalszego, jak usłyszałem, że nie mogę zrobić zdjęcia i go opublikować w naszym serwisie. To Okej. straciłem ochotę na drążenie tematu, naprawdę. Z ręką na sercu nie zapytałem, aczkolwiek na niektórych rynkach będzie. Generalnie najprostsza w sumie zasada jest taka, że OnePlus jest modelem globalnym, natomiast Oppo jest przeznaczone na Chiny i tam jakieś przyległości, bo on w jakiejś Malezji bodajże jest, w Singapurze, no generalnie w Azji zostanie. I może tak usystematyzujmy, co te telefony mają, bo tak w sumie zacząłem się pastwić nad tym biednym OnePlusem, a w sumie to no nie jest wina naszego przemiłego polskiego oddziału, tylko tak centrala zadecydowała, ale nie musi mi się to podobać. W Znaczy, każdym ja razie. się cieszę z tego, że chyba pierwszy raz w historii OnePlusa jest tak szczegółowa specyfikacja podana. OnePlus co prawda podawał niezłe specyfikacje, ale ta jest rzeczywiście bardzo fajna. No wiesz, jest to bardzo ważna premiera dla OnePlusa, bo to jest ich pierwszy składany telefon. No i teraz, moi drodzy, w zasadzie jak mówię o OnePlusie, to pamiętajcie też, że mówię o tym Oppo, co jest w Chinach, co jest ważne. Proporcje tego telefonu, on nie jest, porównam, bo to jest do Folda. Folda w zasadzie wszyscy znają i każdy mniej więcej chyba widział, kto się interesuje smartfonami, więc ten OnePlus jest troszeczkę niższy i nieco szerszy. Ten ekran dzięki temu zewnętrzny, pomocniczy, no jest wygodniejszy do pisania, przypomina bardziej zwykły smartfon, ale no nie wiem, ja jednak chyba wolę ten węższy ekran, mimo tego, że on jest trochę kulawy, jeżeli chodzi o użyteczność. Ale co jest ważne w tych ekranach? Oba, zarówno ten zewnętrzny, pomocniczy, jak i wewnętrzny, mają bardzo wysoką jasność. 2800 nitów to jest ta jasność szczytowa, a typowa jest całkiem niezła, 1400 nitów, co oznacza, że te telefony będą naprawdę się fajnie sprawowały, nawet słoneczne dni. Ekrany to jest Super Fluid AMOLED z LTPO 3.0. Zewnętrzny, ciekawostka, ma jakieś nowe szkło zrobione przez Oppo i OnePlusa, które ma być mocniejsze od Victusa, parzy ją UV-DIMM. Na wewnętrzny ma UTG i tak, zewnętrzny ma 6,31 cala i rozdziałkę 2400 z groszami na 1100 z groszami, a wewnętrzny 7,82 cala, rozdziałkę takie prawie że kwadrat, 2440 na 2268 pikseli, czyli całkiem w porządku. I co jeszcze trzeba powiedzieć, te telefony mają bardzo dobre jak na składaki zestawy fotograficzne. Selfie, wewnętrznym ekranie jest 20, wiadomo, że to taki najmniej wyszukany aparat do wideorozmów, ale już też w miarę znośny. Na zewnątrz mamy zupełnie przyzwoite 32 megapiksele. I teraz tak, główny aparat, oni się strasznie chwalą, że to jest ta nowa matryca Sony LIT T808. Ona ma stacked pixel, czyli chodzi o to, że tam jest mniej warstw i lepiej przechwytuje światło. Ma optyczną stabilizację, dobrą przysłonę 1.7. Do tego mamy szerokokątny aparat, taki trochę po macoszemu potraktowany, ale też w sumie niezły, 48-megowy od Sony. I kolejny aparat to jest też całkiem porządne tele z optyczną stabilizacją, 64 megapiksele. Ma bezstratny zoom trzykrotny, matrycowy sześciokrotny i robiłem zdjęcia i wierzcie mi, że ten matrycowy też wygląda porządnie. No i tam cyfrowy ma ho, 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 ale umówmy się, że im dalej, tym gorzej. Także ma taki fajny zestaw tych aparatów i te pierwsze zdjęcia, jak sobie popstrykałem tam na tym spotkaniu z OnePlusie, no to wyszły całkiem fajne nawet. Ładne makro też robi, bo robi tym 48-megowym szerokokątnym aparatem. Ładowarka w komplecie i bateria też jest niezła, bo bateria ma tam prawie 4800 łącznie, ponad 4800, 4805 ma, bo to są dwie baterie tak naprawdę, wiecie, w składakach. Chodzi o wyważenie, tak? Jedna Tam bateria jest trzy 300 plus 1500 składzona. mAh. Jedna bateria jest składziona w jednej połówce i zakładam, że ta mniejsza to jest tam, gdzie aparat fotograficzny, który swoje waży, a ta druga dla wyważenia, żeby ten telefon się fajnie trzymał po rozłożeniu, jest po tej stronie z tym zewnętrznym wyświetlaczem. Tak zakładam, nie sprawdzałem tego jeszcze. Ładowanie 67-watowe, no i tu ciekawostka, bo na przykład generalnie ładowarka w tym azjatyckim modelu jest dokładana 80-watowa, nie wiedzieć po co, a u nas jest już normalnie 67-watowa, zabrakło indukcji, jak ktoś lubi, to niestety nie ma.
W środku też nie biednie, bo tam jest oczywiście Snapdragon 8 generacji drugiej, szybkie pamięci, 16 512 GB, czyli też spoko. Trzy głośniki, nietypowo, one są stereo. Dlaczego trzy? Bardzo prosta odpowiedź, jak zapytaliśmy, to usłyszeliśmy po prostu, czwarty się nie zmieścił w obudowie. Logiczne. Kupuję tą odpowiedź i tu mi się na przykład podoba podejście OnePlusa, że nie ściemniają, że bla, 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 że coś tam, dźwięk przestrzenny, sralis mazgalis, tylko po prostu Ale mówią. właśnie ściemniają, dlatego że na stronie to jest specjalny jakiś właśnie dźwięk przestrzenny No i nie okej. jest podana ilość głośników. Na stronę nie wchodziłem, sorry. A Na widzisz, stronie jest cudowna nazwa oplatająca, jest taki rysunek, gdzie właściwie to jest głośnik na koniec głośniku, punktu. bo tam z każdej strony dźwięk przestrzenny wylatuje. To może ja właśnie, kurde, przedstawiciela polskiego OnePlusa wkopałem w niezłe bagienko, bo powiedziałem, to powiedział nam dziennikarzom i w sumie powiedział prawdę, sorry, głośnik się nie zmieścił czwarty. I Bardzo proste jeszcze jedno, wytłumaczenie, no słuchaj, i co? wiem, że na Stany również idzie ta ładowarka 80-watowa, to, że 67 idzie do nas, to jest dla mnie pewna nowość, bo nie widziałem oczywiście do Wiesz tej pory. co, no pewnie jakieś certyfikaty, wszystko pewnie kosztuje, a w sumie no po co dokładać mocniejszą ładowarkę, jak telefon i tak więcej nie przyjmie. Co jest najgorsze w tym smartfonie? Jest jedna rzecz, która mnie od tego telefonu odrzuca. Sorry, cena. 8999 i okej, okay, tak, pierwsi klienci dostaną słuchaweczki tam, super, ale to jest nadal 9 koła za smartfon marki, no powiedzmy to, uchodzącej za takiego demolatora, tak, rynku, za tego, co rzuca wyzwanie flagowcom, po czym Bóg wywala telefon za 9 koła. No trochę za drogi jest. Gdyby nie ta cena, to no, wszystko w tym telefonie jak dla mnie jest póki co na tak. Oczywiście wiadomo, że no, miałem go w ręku tam przez 2-3 godziny, więc umówmy się, to nie jest zbyt wiele, żeby telefon poznać dogłębnie. Natomiast no, był całkiem okej, okay, tak? Tylko no, że konkurenci są tańsi, no. Znaczy, demolatorem rynku na końcówkę roku 2023 został Honor ze swoim rozkładanym No smartfonem. trochę tak, tylko że no dobra, to idź do sklepu i kup tego Honora, no właśnie. No tak. Znaczy nie, no iść do sklepu nie, ale już online daje się kupić. No tak, no ale widzisz, ale to dobra, to w recenzjach nad tym się będę pastwił, bo jest jeden niuans w składanych smartfonach, na który niewielu zwraca uwagę, a akurat Honor to zrobił źle, OnePlus zrobił źle, nawet Samsung to teraz zepsuł. Mianowicie dla mnie składak nie powinien mieć płaskich boków. Dlaczego? Bo chcąc rozłożyć go jedną dłonią, ja wsuwam kciuk pomiędzy połówki telefonu i sobie go rozrzucam. To by trzeba było, musicie iść do sklepu, jak nie macie składaka i wypróbować to. Chodzi o to, że otwieram telefon jedną łapą w prosty sposób, ale jak ma płaskie boki, no to już jest to To wepchnięcie trzeba kciuka dwóch rąk użyć. utrudnione. I niestety wszyscy idą w te płaskie boki. No, nie wiem, ktoś widocznie może tego nie przemyśleli, może nawet nie wpadli na to, zrobimy płaskie boki, bo są modne. Nie wiem, a może ja jestem jakimś dziwakiem, no bo to też jest prawdopodobne. No tylko, że wiecie, ja składaków używam od pierwszej generacji i mam już pewne swoje nawyki i dla mnie no, takie użytkowanie takiego telefonu jest rzeczą tak naturalną, że po prostu zacząłem zwracać uwagę na takie duperele. No. A, no jeszcze, no. Ja z kolei nie jestem zwolennikiem składaków, ale rozumiem twój ból, bo zdaję sobie sprawę z tego, nie wiem, dziewczyny, które mają portmonetki, torebki zamykane w ten sposób. Czasem wiadomo, że Mają tak. wystarczy palec włożyć, żeby się rozchyliły brzegi. Natomiast Otóż. niestety w momencie, kiedy są płaskie, trzeba dwóch rąk użyć i koniec. Dokładnie, no mówię, tutaj coś poszło nie tak, ale może to kiedyś poprawię. A jeszcze chciałem dodać, bo nawet na prezentacji OnePlusowej to umknęło. Zarówno ten OnePlus, jak i Oppo mają suwaczkowy przełącznik do wyciszania powiadomień, który ja osobiście strasznie lubię i cenię. Pierdółka, a kurczę, mega przydatna w opór. Tak, to jest bardzo fajne robić. No i chyba tyle, co? Na ten tydzień. Chyba tyle. Nie mamy dla Was nic więcej. Nie pojawiają się jakoś nowe rzeczy, co nie jest dziwne niby o tej porze roku. Będzie przez moment brindza. Będzie, bo wiecie, idą święta, zaraz się zaczną te Black Friday'e i te inne pierdoły będą się wyprzedawać z tego, co im Trzeba zostało na półkach. sprzedać to, co jest na półkach po A prostu. dopiero potem pokażą nowe rzeczy i ja myślę, że, znaczy się myślę, wróć, wiem.
Ruch się zacznie w tak zwanym interesie tak od zaraz po świętach. Jeszcze chyba w tym nowym roku, tuż przed samą końcówką, przed Sylwestrem, już będą pierwsze premiery w Chinach. To wszystko do nas wjedzie z początkiem 2024 i wtedy będziemy mieli wesoło. No ale to wtedy, to się będziemy martwić wtedy. A na dzisiaj bardzo Wam dziękujemy za to, że do nas wpadliście, za to, że nas po raz kolejny odwiedziliście i wytrzymaliście z nami znowu. Nie było wcale tak krótko, myślałem, że będzie krócej. Wszystko Ale przez to, że mamy gadane po prostu. tak, poszliśmy tutaj tak, w płaskoziemstwo, foliowe czapki i tak dalej trochę, bo nie ekscytujemy się samochodami elektrycznymi i recyklingiem smartfonów i Znaczy, nadawaniem nowych. ja No. bym się może ekscytował, gdyby nie kilka rzeczy, gdyby nie problem ze znalezieniem materiałów na baterie, gdyby nie ich łatwopalność, gdyby nie brak ich recyklingu, Teraz to się ponieważ zjedzą. takiego samochodu nikomu się nie sprzeda później Teraz to się dosadnie. zjedzą. Zapamiętaj, elektryki się nie palą, to jest propaganda i palą się częściej samochody i to jest Nie, a straż pożarna w nie. zaawansowanym świecie, te Również kontenery, nie. co to ma i wozi, to dla ozdoby wożą. Jacek, zaraz cię mówię ci, że cię ewangeliści EV pisane z przodu zjedzą. Po prostu zjedzą. Wcale Nie. się nie palą. A wiecie, dlaczego się częściej palą spalinowe samochody? O tym akurat w komunikacji ewangelistów umyka. Po prostu jest ich więcej. Dlatego statystycznie faktycznie palą się częściej. Natomiast elektryki palą się pewnie tak samo często jak spalinowe, per na przykład 1000 sztuk, tylko elektryka trudniej zgasić. A wiecie, no zresztą kurczę, kto próbował. Adaś, trudniej zgasić to jest daleko posunięty eufemizm. Dobra. Elektryka w Nie. zasadzie nie idzie zgasić. No tak, musi się sam wypalić, a z drugiej strony wiecie, kto próbował starego diesla odpalać na plaku, to wie, że wcale diesla tak łatwo nie jest podpalić. Nie zna życia ten, kto nie odpalał auta na plaka. Dobra, żegnam się z wami po Tak raz się kolejny, bo nie wyczerpało. skończymy dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, bo mrozy idą. Cześć. Cześć.